No i dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jesteśmy wprawdzie z odtworzenia, ale będziemy ten program dla Państwa publikować w sobotę wielkanocną, więc składam Państwu najserdeczniejszych błogosławionych świąt Wielkiej Nocy, najważniejszych świąt. Za chwilę będziemy wiedzieli, jak ważnych, bo pewnie w swojej wypowiedzi redaktor Marek Skowroński, który jest dużo lepszy w tej dziedzinie niż ja, Wam o tym powie. Zanim przejdziemy do konkretów, Szanowni Państwo, Zmierzch Zachodu i Perspektywa Nowego Świata to Bydgoszcz, 13 kwietnia 2024 roku, kolejna konferencja organizowana przez WATA, Głos Obywatelskiego. O 12 otwarcie tematem, wykładem osobliwość Zmierzchu Zachodu, jakiej filozofii dziś potrzebujemy, o tym powie Wam Małgosia Sarnowska. Potem program Wielkiego Uwolnienia i Formatowania Nowego Człowieka, pan Jerzy Szczepkowski. Czy to koniec naszej cywilizacji, jak kształtować nowe pokolenia? Pan Igor Witkowski, upadek kultury Zachodu, cele, środki, zapobieganie. Prelegentem będzie pan Bartosz Kopczyński. Najważniejsze wyzwania dla edukacji w Polsce, pan Karol Dziuba, Stowarzyszenie Nauczyciele dla Wolności i Organizacja Społeczeństwa Wyzwanie dla Świadomych Ludzi. Ja spróbuję wam o tym powiedzieć. A tuż po, dwa tygodnie po 1 maja będziemy świętować na swój sposób, jak to my patrioci, przeciwstawiając się wojnie, przeciwstawiając się wciąganiu nas do wojny. Warszawa, 1 maja, godzina 12. Miejsce zostanie jeszcze podane, marsz przeciwko wojnie. Będzie o nas głośno, będzie o nas, będą wszyscy ludzie dobrej woli, którzy przyjadą na ten marsz, na pewno nas w Warszawie znajdą. Ja dzisiaj nietypowo z tej strony prowadząc program, witam gościa w studiu i to nie byle jakiego, Marka Skowrońskiego, który w Realu 24 widzicie za plecami, co się tam dzieje, jest naprawdę, siedzi w swoim redakcyjnym fotelu, ale dziś porozmawiamy o rzeczy bardzo ważnej, już powiedziałem przy poprzednim programie, o rzeczy dogmatycznej, rzeczy, problemie, operacji, może tak to nazwijmy, z której również bezpośrednio, nawet niepośrednio wynika obecna sytuacja na świecie. W jaki sposób, dlaczego nam podmieniono Kościół katolicki? I tu oddaję głos redaktorowi Markowi Skowrońskiemu, który postara nam się to wyjaśnić, bo to jest bardzo skomplikowana sytuacja. Kłaniam się Państwu. Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże. Oczywiście również składam Państwu raz jeszcze serdeczne życzenia świąteczne. Radości zmartwychwstania. Niech Chrystus zmartwychwstanie również w naszych sercach, w naszych rodzinach. I niech pomoże zmartwychwstać Polakom i Polsce, bo tego Polsce jest potrzeba. Kto nam podmienił Kościół? No mówiąc krótko, trzeba było powiedzieć przede wszystkim, kto tego dokonuje, tak? Otóż no, powiem coś, co jest bardzo niepopularne, ale Kościół katolicki, który powstał po śmierci Pana Jezusa Chrystusa, on go, że tak powiem, założył w zasadzie jeszcze za swojego życia. Jego fundamentem się stając, tenże Kościół był zwalczany od samego początku. Przypomnijmy sobie, co było, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Zmartwychwstał i co Żydzi zaczęli rozpowiadać po całej Jerozolimie i po całej Judei. Zaczęto rozpowiadać, że Pan Jezus został wykradziony, że Jego ciało zostało wykradzione. A żołnierze mieli mówić, zresztą zostali za to sowicie opłaceni, mieli mówić, że wtedy, kiedy to się stało, po prostu spali. Zaczęły się różnego rodzaju herezje, które trwają do dnia dzisiejszego. Jedną z tych takich największych to była herezja Ariusza, czyli arianizm. Tu, Bogu dzięki, pojawił się święty Atanazy Wielki, który był młotem na arianizm, na Ariusza. Zresztą, co też jest bardzo ciekawe, Ariusz, o tym się nie mówi, skończył swoje życie bardzo, bardzo w nieciekawych okolicznościach. Wtedy, kiedy idąc na synod, który to synod miał już zdecydować o tym, że Pan Jezus jest zwykłym człowiekiem, że nie ma Trójcy Świętej, że nie jest Bogiem. Wówczas wszedł do latryny
i jak mówią zapiski, rozpękł się był. Skończył jak Judasz. Skończył jak Judasz, nie zdołał dojść tam, gdzie podążał. Wystraszyli się wszyscy i Bogu dzięki, ta obrzydliwa herezja nie przeszła, nie stała się oficjalną nauką Kościoła. Następnym takim wydarzeniem oczywiście to był rok 1517, 31 października, 19 tez, które zostały przybite przez Marcina Lutra do drzwi Kościoła. Ale to był oczywiście tylko, to był tylko jakiś apogeum tego, co on robił. Rok 1717, zjednoczenie się lóż masońskich i potem po roku 1717 do lóż masońskich zaczęli również masowo przenikać starsi i mądrzejsi. Z Kościołem katolickim w sposób szczególny się walczy i walczy się na śmierć i życie. Pamiętajmy, że jest to walka na śmierć i życie. Ta walka polega przede wszystkim na tym, żeby ten Kościół był wyeliminowany, żeby ten Kościół był zniszczony. Kościół katolicki ponosi od samego początku swojego istnienia wielką, bardzo wielką cenę po pierwsze samego Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszym Bogiem i Zbawicielem, ale po drugie również męczenników, krew męczenników, którzy ponoszą śmierć nadal za wiarę. To jest taki rys początkowy, tak? Ponieważ cała reszta, która się dokonuje i która się dokonała, w szczególności na Soborze Watykańskim II, to są wydarzenia już bardziej wtórne. Masoneria zaczęła przenikać do kościoła, masoneria zaczęła przenikać do tego kościoła jeszcze w XIX wieku, a w zasadzie jeszcze wcześniej, w epoce oświecenia. W tejże epoce oświecenia bardzo wielu księży, bardzo wielu biskupów, kardynałów było masonami. Przypomnijmy, że chociażby nawet Hugo Kołłątaj, poza tym, że był homoseksualistą, który lubił się przebierać za kobietę, wychodząc wieczorami na polowania na młodych chłopczyków, ale również wielu, wielu innych biskupów, purpuratów polskich w tamtym okresie, w okresie stanisławowskim, w szczególności to byli ludzie, którzy również przynależeli do lóż masońskich. To jest jedna z przyczyn upadku Rzeczypospolitej. Przyczyną tego upadku właśnie jest również to, że Kościół polski przeszedł na stronę wielkiej nierządnicy, czyli tej prostytutki masońskiej. Tak trzeba ją po prostu nazwać, przepraszam po imieniu. Tej nierządnicy, która chce zasiąść na stolicy Piotrowej. I być może już mamy z tym do czynienia. Sobór Watykański II miał być kontynuacją Soboru Watykańskiego I, soboru, który został przerwany. Natomiast Sobór Watykański II został rozpoczęty i potem był kontynuowany. Miał to być sobór, nie, przede wszystkim to nie jest sobór dogmatyczny. Żaden dogmat podczas Soboru Watykańskiego II nie został ani utrwalony, ani ustalony, ani ogłoszony. Podczas Soboru Watykańskiego II zostały oczywiście przyjęte różne dokumenty, między innymi Konstytucja o Kościele i tak dalej, ale to, co się stało w Kościele katolickim właśnie po Soborze Watykańskim II, rok 70-72, to jest wejście nowej, zupełnie nowej liturgii. I tu zaczęło się dziać bardzo niedobrze, ponieważ zmieniono bardzo wiele rzeczy do rytu mszalnego. Poza językami narodowymi wprowadzono oczywiście również szereg innych zmian
I może omówimy te zmiany troszeczkę później, natomiast też chciałbym, drogi Andrzeju, żebyś mi zadawał pytania. Jeżeli coś Ciebie interesuje, bardzo Cię proszę, oddaję teraz Tobie głos, żebyś mógł mi tutaj zadawać pytania. Ja bardziej chciałbym Ci zadawać pytania od takiej strony, można powiedzieć, politycznej. Jaki to będzie miało wpływ na późniejszą politykę państwa polskiego, politykę objawiającą się również w wychowaniu nie tylko młodzieży, ale i społeczeństwa, w programowaniu społeczeństwa dzięki instytucji i dzięki jej no, chyba lokalnym urzędom, czyli parafią, ale żebyśmy doszli do tego momentu, wydaje mi się, że jednak jest niezbędny ten rys historyczny. Także dlatego ci nie przerywam, dlatego milczę, jak to mam ostatnio w zwyczaju, bo się próbuję uczyć profesjonalnego dziennikarstwa, ale dopóki nie zrobisz tego rysu i nie wyjaśnisz naszym tutaj widzą, dlaczego tak się stało, jak to polega i z czego to wynikało, to ja się z tymi pytaniami wstrzymał. Z pytaniami, które już właśnie przed chwilą zadałem tak naprawdę, ale wydaje mi się, że wprowadzenie tego historycznego rysu jest najważniejsze dla zrozumienia całej tej operacji. Operacji przejęcia nie tylko państwa, operacji wynarodowienia naszego społeczeństwa, chyba tak to trzeba nazwać, pozbawienia go tożsamości, która była przez wiele setek lat jednak mimo wszystko oparta na Kościele katolickim i w sytuacjach zagrożenia to księża, to kapłani potrafili się zachować tak jak powinni, jak patrioci, bo z tym to było utożsamiane. Kościół katolicki był utożsamiany w dużej mierze z patriotyzmem, aczkolwiek wiemy doskonale, że i przez pomroce dziejów giną te zapędy coraz większe kontroli nad społeczeństwem, kontroli nad państwem i niszczenia, wypalania żywym ogniem jakiegokolwiek sprzeciwu i zdrowego rozsądku, przede wszystkim myślenia. Z tego, co ja się uczyłem na początku, bo miałem dobrego katechetę jeszcze w podstawówce, utkwiło mi w pamięci jedno zdanie, że Pan Bóg po to stworzył człowieka i po to dał mu rozum, żeby ten rozum rozwijał przez całe życie i żeby tym rozumem się kierował, bo prawdziwa wiara rozumu się nie boi, prawdziwa wiara opiera się na rozumie. A argumenty, które zostały później wprowadzane, że ty się tym nie interesuj, musisz zaufać, to ciebie nie dotyczy, nie jesteś w stanie tego zrozumieć, to zawsze w takim przypadku powinno się człowiekowi zapalać czerwone światło. Także nie przerywam, mamy mało czasu. Bardzo proszę, rysuj tę historię, a jeśli uważasz, że należy już odpowiedzieć na to pytanie, to w swoją odpowiedź, w swoją wypowiedź wplataj powolutku analizę, w jaki sposób przejmowano nie tylko instytucje, ale rząd dusz, w jaki sposób niszczono moralnie instytucje i funkcjonariuszy, którzy się stali funkcjonariuszami Róż Maszoński, jak to nazwać, no. Stali się sługami lóż masońskich i sługami wielkich tego świata. Może jeszcze wrócę do XIX wieku. Tu papież Jan XX, przepraszam, Leon XIII podczas po skończeniu jednej z mszy, przechodząc obok pewnej kaplicy, nagle usłyszał rozmowę. Słyszał rozmowę, w której Pan Jezus rozmawiał, w zasadzie w której szatan, Lucyfer rozmawiał z Panem Jezusem i powiedział: oddaj mi, zobaczysz, zniszczę twój kościół. Pan Jezus mu odpowiedział, że absolutnie, oczywiście jest to niemożliwe. I wówczas diabeł zażądał od Pana Jezusa: daj mi ten kościół na 100 lat, a zobaczysz, że zniszczę go całkowicie. I wtedy Pan Jezus miał powiedzieć do szatana: dobrze, daję ci na 100 lat. To jest ta pewna cezura czasowa. Oczywiście wielu się zastanawia, czy to jest 100, czy to jest więcej lat, czy wtedy się właśnie zaczęło tych 100 lat, czy to się zaczęło dopiero w wieku XX. Natomiast jest to bardzo, bardzo interesujące. Zresztą wówczas potem
po tym widzeniu, tak można to powiedzieć, papież Leon XIII napisał właśnie modlitwę, którą potem nakazał jednocześnie odprawiać we wszystkich kościołach na całym świecie. Po zakończonej mszy świętej, to jest modlitwa święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Po łacinie brzmi to defende nos. Defende nos, czyli broń nas w walce. Niestety polskie tłumaczenie znowu tutaj posoborowe jest tłumaczeniem co najmniej błędnym. I to tłumaczenie dzisiaj mówi wspomagaj nas w walce. Nie ma wspomagaj, tylko jest broń nas w walce. I potem a ty, książę wojska, princeps celesti, czyli princeps celesti, czyli książę wojska niebieskiego, książę niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Ta msza święta została, ta modlitwa w zasadzie po Soborze Watykańskim II, po wejściu tak zwanego Novus Ordo Missae, czyli nowego obrządku, nowego porządku mszalnego, czyli tej nowej mszy świętej, została całkowicie wyrugowana i dopiero teraz zaczyna ona powoli powracać i to też nie do wszystkich kościołów. Czyli od tamtego czasu, od czasu Leona XIII do mniej więcej 72 roku, ta modlitwa była odmawiana po zakończeniu każdej mszy świętej. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ papież nakazał właśnie odmawiać tę modlitwę jako modlitwę, która ma wspomagać, tak, nasz święty Kościół, Matkę Kościół. Kolejną sprawą jest oczywiście osoba kolejnego papieża, wielkiego papieża, papieża Piusa X, który to papież sprzeciwił się bardzo skutecznie zresztą modernistom. Została wprowadzona przysięga antymodernistyczna. Każdy wykładowca, każdy ksiądz, który był opiekunem również, ale przede wszystkim wykładowcy w seminariach, na uczelniach katolickich, musieli przysięgać, że nie będą, nie będą wykładać, nie będą przedstawiać nauk w duchu tak zwanego modernizmu. Ta przysięga modernistyczna, antymodernistyczna została po Soborze Watykańskim II całkowicie zniesiona i do seminariów duchownych weszły już szeroko otwartymi, nie tylko drzwiami i oknami, ale szeroko otwartymi i wyburzonymi ścianami. Błędne nauki różnych, że tak powiem, ludzi. Kolejna sprawa, oczywiście rok, to jest Sobór Watykański II. Sobór Watykański II, który zakończył się de facto właśnie między innymi wprowadzeniem tego nowego rytu mszalnego. Ten rytm mszalny, on różni się od rytu wprowadzonego jeszcze przez papieża Piusa, przez w XVI wieku, po soborze trydenckim, został zmieniony w kilku bardzo ważnych punktach. Wcześniej został zmieniony w 1962 roku. Została przeprowadzona reforma tego rytu i na przykład funkcjonuje mszał z 1963 roku, który już jest tym mszałem Pawła VI, czy też Pawłowym. Kolejna sprawa to jest, drodzy Państwo, właśnie ta msza i jakie są różnice, co zostało wprowadzone. Ale zanim o tym powiem, to powiem jeszcze, kto tę mszę
i w jakich okolicznościach opracowywał. W opracowaniu mszy świętej nowoczesnej brali udział Anglikanie, generalnie protestanci, Żydzi i masoneria. Doszło w każdym razie do takiego pewnego skandalu w czasie tegoż Soboru Watykańskiego II. Jeden z księży, z biskupów znalazł na biurku leżące w pewnym opuszczonym pokoju na Watykanie teczkę. Był przekonany, że ktoś coś zostawił, ale zajrzał, ponieważ teczka była otwarta, zajrzał do tych dokumentów, co tam się w tej teczce znajdowało. I otóż znajdowała się tam korespondencja, jaką prowadził dość ożywioną tę korespondencję arcybiskup Annibale Bunini, Włoch, z lożami masońskimi, które dawały mu i nie tylko zresztą, które dawały mu dyrektywy, co należy i jak należy robić, i oczywiście również akceptując, ciesząc się, że ta msza święta ma być zmieniona, podmieniona i że te prace trwają i że są one, że idą one w dobrym, zmierzają one w dobrym dla tamtej oczywiście strony kierunku. Sprawa trafiła oczywiście do papieża. Annibale Bunini został zesłany do Iranu na nuncjusza apostolskiego, a następnie po powrocie do Włoch, czy już dokładnie nie pamiętam, czy to był tylko chwilowy przyjazd na urlop, w każdym razie prawdopodobnie popełnił samobójstwo, a być może ktoś mu w tym pomógł, w każdym razie powiesił się, znaleziono go powieszonego, czyli znowu skończył jak Judasz. To jest jeden z powodów, drogi Andrzeju, drodzy Państwo, szanowni Państwo, dla którego Annibale Bunini, czyli twórca, główny twórca mszy świętej Novus Ordo Missae, nie zostanie nigdy beatyfikowany. To jest jeden z argumentów zresztą pewnej grupy teologów, którzy twierdzą, że no skoro sam twórca, czy też autor tej mszy świętej w ten sposób skończył życie, no to pytanie, czy ta msza święta jest faktycznie święta. Ja nie będę tutaj wyrokował, czy ta msza święta jest święta, czy nie jest święta. Moim zdaniem najistotniejszym elementem w każdej mszy świętej jest przede wszystkim przeistoczenie. I tu do tego przeistoczenia dochodzi, ale oczywiście tutaj mamy do czynienia znowu z pewną bardzo istotną rzeczą. Otóż, żeby uznać, że msza, faktycznie msza święta, która została odprawiona, jest ważna, muszą być spełnione pewne warunki. Po pierwsze, co do materii, co do formy. Materia, czyli musi być odpowiedni, przepisany, że tak powiem, chleb, tak? Czyli opłatek, musi być wino, również odpowiednie. To nie może być jakieś tam sobie wino, nie wiem, z jabłek. To musi być białe wino gronowe, no i z tego co pamiętam, to chyba jest nawet muskat. Musi być pozbawione, nie powinno w każdym razie zawierać różnego rodzaju siarczynów i innych związków. Takie są w każdym razie te wymogi. I drodzy Państwo, kolejna rzecz, no to jest forma, czyli musi być przestrzegana forma co do wypowiedzenia słów konsekracji i ta forma jest również ważna. I trzecią rzeczą, która jest niesłychanie istotna, to jest intencja, wzbudzenie przez kapłana wewnątrz, tak powiem, w sercu swoim intencji, że przystępuję do ołtarza Pańskiego, składam najświętszą ofiarę i że w tym czasie właśnie dokona się przeistoczenie, czyli przeistoczenie chleba w najświętsze ciało Pana Jezusa i wina w najświętszą krew Pana Jezusa. To są te bardzo ważne elementy, które są istotne dla uznania w ogóle, że mamy do czynienia z ważną mszą świętą. Masz jakieś pytania, Andrzeju, jeszcze?
W związku z tym... No, teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do tego, w jaki sposób przełożono to na Kościół w Polsce, w jaki sposób przełożono to na hierarchów, którzy z kolei przełożyli to na lata 80., 90., 2000., bo postępowała degrengolada Kościoła katolickiego i odsuwanie się od retoryki narodowo-patriotycznej i od retoryki chrześcijańskiej, tak mi się wydaje. Ale chciałem, zanim przejdziemy do tego, chciałem podsumować to, co powiedziałeś przed chwilą. Podsumujmy. Nowy porządek liturgiczny, czy tam nowy porządek obrządku. NWO, jak to, bardzo mi się to kojarzy. Zobacz. Wszystko, co się dzieje na świecie, co się dzieje w polityce międzynarodowej, to, że powstały korporacje, wszystko ma odbicie w strukturze organizacji i w krokach, ruchach poczynionych w Kościele katolickim. Obserwując ruchy Kościoła katolickiego, możemy się zorientować, co będzie niedługo w polityce bądź w ekonomii. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Twórca nowego obrządku mszy świętej to był Czubek Góry Lodowej, ale rozumiem, że był tylko i wyłącznie sygnatariuszem tego, co powiedzieli mu różnego rodzaju reformatorzy, Żydzi i wolnomularze. Zresztą twórca, który się powiesił, nie może być beatyfikowany, który skończył jak Judasz, który najpierw został zesłany. Te wszystkie argumenty no, nie dają mi spokoju. Nie może powstać coś świętego, mając takich ojców i w takich warunkach. To chciałbym dać ku zastanowieniu, to jest rzecz pierwsza, a rzecz druga to jest właśnie to, żebyśmy szybciutko zanalizowali, dlaczego tak się stało i dlaczego współczesny episkopat, mówię współczesny, czyli ten, który był 10-20 lat temu, który jest teraz, składa się podobno w 90% z Żydów. Jak to jest możliwe? Żydzi, którzy rozpuścili plotkę o wykradzeniu ciała Jezusa. Zresztą troszeczkę to jest nielogiczne. Jest tam kilka nieścisłości, a jedną z tych nieścisłości, żeby nie przedłużać, jest to, że nie wierzę w to do końca. Jak może być takie tłumaczenie, że żołnierze, którzy nie są obezwładnieni, otumanieni czy pod wpływem jakichkolwiek środków, śpią na warcie przy ciężkim głazie, który waży kilkaset kilogramów, czy na pewno kilkadziesiąt, nie da się go unieść w dłoń i przenieść, tylko trzeba go sunąć, szurać, nie są w stanie się obudzić, nie są w stanie wyczuć wykradania ciała. To też nie jest wsadzenie ręki przez okno i wyciągnięcie jabłka. Jest dużo niekonsekwencji, więc ci sami Żydzi piastują teraz ten sam ród, piastują teraz tak wysokie stanowiska, nadają ryty w Kościele katolickim, pokazują, w jakim kierunku ma iść Kościół katolicki, jak to wszystko wygląda. Czy my, wierni, którzy, bo Kościół jest w nas, którzy uważamy, że Kościół jest w nas, w ogóle powinniśmy w tym uczestniczyć? Czy powinniśmy to sankcjonować? Czy powinniśmy to konstytuować? I pozwalać im jeszcze dodatkowo dawać im kapitał, nie tylko finansowy, ale i kapitał poparcia ludzkiego, kapitał polityczny. Bo to, co się dzieje dookoła, to, co dzieje we wszystkich parafiach, to, co się dzieje w mojej parafii, to nie tylko woła o sąd Boży, ale i o sąd zwykły, ludzki. Defraudacja majątków, oficjalna na oczach wszystkich, dogadywanie się z władzą, ustalanie własnej pozycji finansowej, patrząc prosto w oczy, przecież za nie swoje pieniądze, pomijając już ślubowanie ubóstwa, no i powszechna rozwiązłość, łącznie z homoseksualizmem, o którym wszyscy wiedzą inaczej. Jak może ktoś taki prowadzić mszę świętą i mówić, że ma konsekrowane ręce, będąc chociażby homoseksualistą? Póki co Kościół katolicki jednak mimo wszystko stoi na straży tego, że homoseksualizm jest grzechem. Jak to wszystko wytłumaczyć i ci ta msza święta, która nowy porządek świata, nowy porządek obrządku powstała w odpowiedni sposób? Może to nie jest msza święta, może ci kapłani to nie są wcale konsekrowani ludzie, a może to są zwykli urzędnicy, którzy się dobrze ustawili, zwykli tchórze, którzy chociażby podczas covidiozy pokazali, że ani nie są z narodem, ani nie są z wiernymi, ani nie są z Bogiem. No to już oczywiście odpowiadam na te pytania, ale zanim odpowiem, to myślę, że warto jeszcze powiedzieć jedno. Mianowicie
msza święta, ta Novus Ordo Missae, tak? Czyli nowy obrządek mszalny, nigdy de facto nie została promulgowana w sposób właściwy. Właściwy, a więc żadną bullą, czy też innym dokumentem. Papież Paweł VI stwierdził tylko, że jego pragnieniem jest, aby ta msza była odprawiana od tej pory w każdym kościele na całym świecie. To jest za mało. To jest za mało zgodnie z zasadami, jakie obowiązują w tym zakresie. To jest za mało, żeby tego rodzaju rewolucja została dokonana właśnie chociażby w zakresie obrządku mszalnego. To jest taka pewna ciekawostka. Myślę, że ona jest bardzo istotna. To jest kolejny zresztą argument przeciwników tego rytu mszalnego. Być może, przepraszam cię, zostawił pewnego rodzaju furtkę dla potomnych, dla myślących. Może można to tak interpretować? Można, oczywiście. Ja nie zamierzam tutaj oceniać ani Jana 23, chociaż on, i to też myślę, że warto o tym powiedzieć, jako kardynał, jako arcybiskup jeszcze, przyjął z tego, co pamiętam, kiedy został mianowany kardynałem, wówczas był na spotkaniu z masonerią, to było bodajże w Turcji, ponieważ on tam był nuncjuszem. Miał bardzo, bardzo mocne kontakty, bardzo ścisłe kontakty z lożami masońskimi i to też jest kolejny argument, jeśli chodzi o przeciwników mszy świętej, tej nowej, nowoczesnej. To, co się stało generalnie w Kościele, i może tylko powiem, jaka jest różnica, bo też to jest ważne, jaka jest różnica między tą jedną mszą, a drugą mszą świętą. Po pierwsze, oczywiście język narodowy. Ktoś może powiedzieć, no to bardzo dobrze, dlatego że wreszcie wiem, co jest mówione, wiem, co jest czytane, a tak to siedziałabym jak na tureckim kazaniu. Otóż, drodzy Państwo, nieprawda. Były wydawane, ja zresztą sam mam w domu takie mszały, były mszaliki wydawane w języku polskim, gdzie jest całkowicie przetłumaczony tekst i wiadomo, co jest mówione, co jest czytane. Jest też inny mszał rzymski, są inne mszały rzymskie, gdzie są na jednej stronie, prawda, są dwie szpalty i na jednej szpalcie jest tekst łaciński, w drugiej szpalcie, w drugiej kolumnie jest tłumaczenie na język polski, a więc nie ma problemu z tym, żeby rozumieć, co się dzieje, co się dokonuje na mszy świętej. To jest taka zasadnicza różnica, tak? Kolejna sprawa to jest, została dołączona modlitwa żydowska, modlitwy żydowskie, kiedy tu ksiądz, prawda, już rozkłada, prawda, paramenty, prawda, i kielich, kiedy zaczyna przystępować do konsekracji. Odmawiana jest mowa, modlitwa, błogosławiony jesteś Boże, bo dzięki Twojej hojności dałeś nam chleb, owoc pracy rąk ludzkich i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jest wino. To są żydowskie modlitwy, które zostały wplecione do rytu mszalnego w tej nowej mszy świętej. Kolejną rzeczą, która jest wprowadzona, to jest śpiewanie psalmów na wzór i różnych, no tak, psalmów pomiędzy czytaniami, bo są dwa czytania, lub też to jest w ciągu, w niedzielę lub w dni świąteczne, święta nakazane, lub w dni powszednie jest jedno czytanie, tak zwana lekcja, tak? I śpiewany jest
psalm, a po psalmie jest również śpiewane Alleluja. W starym, według starego obrządku tak nie było, nie śpiewano psalmów, nie śpiewano Alleluja. Kolejna rzecz, która jest tutaj, to jest przekazywanie sobie znaku pokoju. To jest w takim momencie, który jest no, niezbyt fortunny, ponieważ to jest już dosłownie przed przyjęciem Komunii Świętej. Wszyscy zamiast się skupić, prawda, na tej modlitwie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wszyscy sobie, prawda, podają rąsie, klapa rąsia, busia goździk, uśmieszek, prawda, bieganie po kościele. Nieraz to już widzieliśmy, to widać. Nie ma skupienia, nie ma tego skupienia na tym, co za chwilę się wydarzy, czyli że za chwilę przyjmę ciało Pana Jezusa, że muszę Go kontemplować, powinienem Go kontemplować, powinienem Go przyjąć jak najgodniej, prawda? Tutaj zaczynamy biegać i przybijać sobie piątkę. Kolejna sprawa, no to jest oczywiście ten znak pokoju, o którym powiedziałem. Czyli znaku pokoju w ogóle nie ma czegoś takiego, jak przekażcie sobie znak pokoju i nie było w mszy świętej wszechczasów. To zostało wprowadzone. To też jest taki masoński element takiego braterstwa, tak? Masoneria zawsze mówiła o tym, o braterstwie ludzi. Albo śmierć, tak? Wolność, równość, braterstwo, albo śmierć, bo o tym się nie pamięta, że takie było właśnie hasło, całe hasło rewolucji francuskiej. No i to jest, poza tym modlitwę na przykład Sanctus Sanctus, święty, 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 odmawia się na klęcząco. Komunię przyjmuje się tylko i wyłącznie w pozycji klęcznej do ust. Nie ma żadnych gitar, nie ma żadnych bębenków, flecików ani innych. Są tylko organy i nie ma muzyki na 3/4. To też jest bardzo ważne. Drodzy Państwo, znamy na pewno tę pieśń, co przyrzekł Bogu przy chrzcie raz. To jest, proszę Państwa, Walczyk. Papa, papa, papa. Na 3/4 nie wolno śpiewać Panu Bogu. To jest pewien kanon muzyki religijnej, muzyki przede wszystkim muzyki sakralnej, to jest i zwłaszcza śpiewanej podczas mszy świętej, to jest 4/4, takie metrum jak na przykład w przypadku czy hymnów prawosławnych, czy powiedzmy hymnów naszych, pieśni chociażby chorałów gregoriańskich. Zresztą i to też jest ciekawe. Sobór Watykański II w jednym ze swoich dokumentów pisze wprost, że zaleca się właśnie śpiewanie chorału gregoriańskiego jako tego pięknego, najwłaściwszego skarbu, jaki jest skarbem Kościoła katolickiego. Jakie to ma konsekwencje dla dzisiejszych naszych czasów? No, ma to takie konsekwencje, że doszło do... najważniejsza rzecz to jest msza święta, przepraszam, jeszcze odprawiana przodem do ołtarza. Zazwyczaj to powinno być ad orientem, czyli na wschód. Każdy ołtarz, który był, każdy kościół był budowany na podwalinach, w których w ołtarzu znajdowały się relikwie. Zresztą relikwie również są wyjmowane i podczas mszy świętej wszechczasów bardzo często jest tak, że te relikwiarze z relikwiami świętych po prostu są poustawiane na ołtarzu. Nie ma stoliku, który został wstawiony w środek między ołtarz a wiernych. Zlikwidowano balaski, czyli te barierki. Balaski to jest nic innego jak pozostałość po ikonostasie.
Wcześniej w kościele katolickim był ikonostas, który odgradzał wiernych od kapłana, od prezbiterium. Z czasem ten ikonostas został zamieniony na kratki, a potem na balaski. Zniesiono, w wielu kościołach, nawet zabytkowych, zostały te balaski zniszczone, zburzone, wycofane. Dzisiaj oczywiście do Komunii Świętej podchodzi się w takim, że tak powiem, pochodzie, tak? No i na stojąco bardzo często przyjmują ludzie wierni komunię. Co więcej, kolejna sprawa, nie ma żadnych szafarzy nadzwyczajnych w przypadku rytu nadzwyczajnego. Zakonnice, co ja ostatnio widziałem w niedzielę, będąc u jezuitów w Łodzi, siostrę zakonną udzielającą Komunii Świętej, czegoś takiego nie ma. Co więcej, kobiecie nie wolno dotknąć szat kapłańskich, kobiecie nie wolno dotknąć paramentów, czyli kielicha, puryfikaterza i tak dalej, i tak dalej. Kobiecie nie wolno przebywać w prezbiterium, tak? Czyli za balaskami w przestrzeni, która jest tylko i wyłącznie zastrzeżona dla mężczyzn, dla kapłanów, dla służby przy ołtarzu. Jaki to ma... Feministki tutaj na ciebie wsiadły. Marku, mam wrażenie, że my jesteśmy w połowie tej opowieści. Ciężko ci jest przerwać, ale ja się muszę dostosować do tego, o co mnie prosili przede wszystkim realizatorzy, o co prosił nas nasz chłopak od spraw technicznych. Postawmy tu kropkę. Wystarczy. Tak. Myślę, że mamy się nad czym zastanawiać i zrobimy część drugą tego programu z tym samym tytułem za 2 tygodnie. Jeżeli jesteś w stanie iść na taki układ, myślę, że jest bardzo dużo tych informacji. Ten program powinien być pewnego rodzaju podręcznikiem, więc każdy, kto się tym interesuje i każdy, kto chce być świadomy, uważam, że jest bardzo wartościowy ten program. Nie zdajemy sobie sprawy nawet z tego, jak wartościowy. Powinniśmy go obejrzeć kilkukrotnie. Niech to będzie katechizm. Posłuchamy, przeanalizujemy, a ciebie proszę tylko o jedno, żebyś zapamiętał, w którym momencie historii postawiliśmy ten przecinek. I od tego rozpoczniemy nasz program za 2 tygodnie. Ja będę z tobą w kontakcie, ustalimy to, a teraz niestety czas nas goni. Mógłbym ciebie słuchać godzinami, moglibyśmy ciągnąć do godziny 22, a przecież to ty masz za chwilę prawdopodobnie program z doktorem Jaśkowskim i to tobie zabieramy ten czas antenowy. Także bardzo cię przepraszam, nie mogę się już doczekać kolejnej części, bo to są bardzo ważne rzeczy i ja będę na ten temat rozmawiał. Ja będę apostołował, będę rozmawiał również z tymi niedokształconymi funkcjonariuszami w sukienkach. Już rozmawiałem na ten temat i bardzo mi jest potrzebna ta wiedza, zresztą każdemu chrześcijaninowi, każdemu Polakowi. Myślę, że ta część ludzi, ogromna ilość ludzi, która w tej chwili odchodzi od kościoła, jakby obejrzała ten program i zrozumiała ten problem, zastanowiliby się, że tutaj tu jest pies pogrzebany, żeby nie przywołać tutaj złego ducha. Jeszcze raz bardzo ci za to dziękuję. Ciąg dalszy nastąpi. Drugą część poprowadzimy za 2 tygodnie. Jeśli się nic nie wydarzy, na pewno ta część się odbędzie. Szanowni Państwo, zdrowych, wesołych, pogodnych, błogosławionych świąt wielkanocnych. Dziękuję ci, Marku, i do zobaczenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Szanowni Państwo, polscy patrioci potrzebują Waszej pomocy, kochani. Każdy może właściwie dokonać tego czynu, czyli odpisać 1,5%, odpisać 1,5% podatku i bardzo Was, Szanowni Państwo, zachęcam do tego, byście tego czynu dokonali. Na, Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, KRS zaraz Wam się, kochani, wyświetli, Szanowni Państwo. Wszystkie oczywiście informacje także zawsze macie w każdym programie w Realu 24 na banbuy.com. Oczywiście bardzo Was proszę o to, żebyście w celu szczegółowym, to jest bardzo ważne, zaznaczyli i wpisali banbuy. Każdy może dokonać tego czynu, kto płaci podatki i jest to absolutnie dla Was bezkosztowe. Serdecznie zachęcam i polecam.